Dzień dobry, kochani! Cieszę się, że znowu się widzimy. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w bardzo, bardzo prosty sposób namalować róże i gwarantuję, że każdy, kto ogląda ten odcinek, jest w stanie zrobić to samo. Nieważne, czy ma 2 latka, 5 latek, czy 25, ale kompletnie nie umie malować. Pokażę Wam, jak to zrobić bardzo, bardzo prosto. Potrzebne nam do tego będą oczywiście farby, papier, pędzle, tak jak zawsze, ale również taka torebeczka foliowa, napełniona wodą i oczywiście zawiązana, i 7 patyczków do uszu związanych ze sobą, zmocowanych. Na początku samym całość, całe tło malujemy czarnym kolorem, ale nie przerażajcie się. Na końcu będzie całkiem kolorowo. Gdzie nie gdzie mogę dodać trochę błękitu, fioletu albo właśnie granatu, żeby tak urozmaicić to tło. Czekamy, aż całe tło wyschnie. Moje tło już wyschło, więc przechodzimy dalej. Kochani, te róże, które tu powstaną, mogą być dla kogoś fantastycznym prezentem. A tak się składa, że niedługo mamy Dzień Matki, więc te róże mogą być idealnym prezentem dla Waszych mamuś. Jeśli tak chcecie zrobić, tutaj na górze warto jest napisać, dla kogo to jest, prawda? Ja napiszę: kocham Cię, mamusiu, bo to takie słodkie, proste i wymowne. Białym kolorkiem, żeby się dobrze odznaczało. Wy przed namalowaniem możecie naszkicować troszkę ołówkiem, żeby było łatwiej. Ale ja od razu namaluję farbą. W tym miejscu malujemy koło. Może być delikatnie spłaszczone. Jakimś jasnym kolorkiem. Ja używam jasnego błękitu. Tutaj wyżej, gdzie nie gdzie, malujemy liście. Kochani, ponieważ ja sama jestem mamą, to zażyczyłam sobie, żeby do tego mojego pięknego, pięknego dzieła była tutaj dołożona jeszcze mała rączka mojego synka. Dlatego na talerzyku położyłam farbę. Mój synek przyjdzie, odbije ją na pracy. Piotrusiu! Piotrusiu! Chodź do mamy! Kochanie! Piękna rączka! Brawo! Mam już piękną rączkę mojego synka. To jest dla mnie najważniejsza część obrazu. A teraz przechodzimy do tych właśnie pięknych róż. Kochani, pokażę Wam najpierw na zwykłej kartce, jak te róże będę robiła. Otóż na talerzyku kładę sobie farbę i ją tak delikatnie rozcieram. Później, moi drodzy, przykładam róg tej torebki foliowej napełnionej wodą do farby. Troszeczkę przyciskam.
i odgniatam na kartce. I ustaje nam róża. Jakie to proste, prawda? I takie róże tutaj malujemy. Jest pierwsza. Teraz, kochani, do akcji wchodzą nasze pateczki do uszu, związane oczywiście ze sobą. Maczamy w farbie białej, najlepiej białej, ale może być inna. Możecie poeksperymentować i odbijamy je. Zobaczcie, jakie wychodzą cudne, malutkie kwiatuszki. To jest niesamowite. Po prostu związane ze sobą patyczki, a wychodzą takie cudowne, cudowne kwiatuszki. Zdejmujemy taśmę.